Wczoraj dostałam takie cudownej chrypki. Nie wiem, czy po klimatyzacji w samolocie, czy po czymś innym. Ale... Ale gdzie wczoraj byliśmy? Wczoraj w domu w ogrodzie. Ale przeczytałam, że na chrypkę pomaga... Na stratę głosy pomaga podbiał, babka lancetowata. Wyciśnięty z niej sok i będę eksperymentować. Nagram się jeszcze wieczorem później i jutro rano zobaczymy, czy zadziała. I jeszcze dodatkowo herbata z liści malwy. Akurat to wszystko miałam. Na szczęście śnieg jeszcze nie spadł, więc mogłam to szybko znaleźć po ciemku z lornet, nie z lornetką, tylko z czołówką, z latarką w ogrodzie. Jutro, jak się okaże, że dzisiaj mi pomoże to wieczorem, to jutro idę nazbierać tego więcej i zrobić zapasy na zimę. A teraz z Jonasiem będziemy wyciskać. To nie. Malwa będzie tylko na zaparzenie herbaty. Natomiast możemy wycisnąć z babki. A tutaj wtedy będzie i spod biału. Tak, ja to wezmę. A tobie dam tylko tutaj na wielki. No zaczynaj. Dużo cię da. Leci. Masz ponad dwie kropelki. Teraz poleciałam. Musiałam powalić. Tak, to jest przepis Emilko na żabę, tak. Na żabę, na chrypkę. Ta żaba ma wyleczyć chrypkę. Luz wyleciało, to jest jedna roślina. Mhm. Teraz otwieramy tutaj. Gdybyśmy, gdybyśmy dużo więcej robili tego, to musielibyśmy troszkę wcześniej otworzyć, żeby nam od takich gęstych roślin nie zepsuł się, nie zepsuła się wyciskarka. A to, co tutaj wychodzi, z tego zrobię sobie okład na szyję, ponieważ podobno właśnie głównie podbiał jest rewelacyjny na... Ojej, na dużo rzeczy, zaraz wam pokażę. Wyglądasz na szczęśliwą. Tu mam aptekę Pana Boga. Poczekaj, Jonaś. O, właśnie, chrypka. Gorąca herbatka z podbiału z miodem kilka razy dziennie. Schorzenia płuc, okłady na łóżko dzienne, tkanki, płuc. Jest rewelacyjny. Podbiał, właśnie liście podbiału, ale cała roślina również. Sprawdzimy, jak zadziała na moją chrypkę. Parzy się też tutaj herbatka. Herbatka jest z podbiału babki i ma i liści malwy. Zaraz ją też cieplutką wypijemy. A tymczasem przygotujemy sok. Gasimy. Ale tak samo ty jak... Uzyskaliśmy taki soczek z babki i podbiału. I teraz zmieszamy... Znaczy tak, zrobię tak, że część, dużą część schowam do lodówki na jutro. A troszeczkę dosłownie sobie zmieszam z wodą i miodem i spróbuję to po prostu wypić. Za jednym razem powinien to być taki jeden łyczek malutki. Sok przelałam tutaj do lodówki, żeby był na kilka dni. Mam nadzieję, że starczy na dwa dni jakieś. A tym, co zostało, wysmaruję sobie całą po prostu szyję. Mama, gdzie twój telefon? Twój telefon ja. Bo robię, tylko kiedyś. Dam mu. Mam tutaj miód leśny. Tam taką płaską łóżkę. Mam tutaj wodę przygotowaną. I mam tutaj moją wyciśniętą. Wyciśnięty soczek. My tutaj mieszkamy. I takie coś wypiję. Tak. I takie coś wypiję. Poczekam tylko, aż się miód rozpuści.
I bardzo jestem ciekawa, jaki będzie efekt. A tą papką też sobie wysmaruję. I to również. Przy problemach z oskrzelami i płucami, również właśnie takim sokiem, czy taką papką, smaruje się właśnie całą powierzchnię oskrzeli i płuc. Mam jeszcze tą papkę. To jest w każdym ryżu. O nie, pobrudziłam się. Ryżowy, który jest najdroższy.